Nasz gość specjalny, Marek Siubel. Marku, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić Marka i możemy chwilę porozmawiać i zapytać o doświadczenia. Ja jeszcze nigdy przed zawodowymi mówcami nie występowałem. Nie wiem, czy spełnię oczekiwania. Marku, mam okazję obserwować Ciebie i mam tę przyjemność widzieć Cię zarówno na scenach teatru, widzieć Cię w filmach, obserwować Cię też za kulisami. Mam tę przyjemność od kilkunastu lat znam Marka i chciałabym Ci zadać dzisiaj kilka pytań, tak ażebyśmy my, którzy albo uczymy się, albo już jesteśmy zawodowcami na scenie, zapytali o Twoje doświadczenia. Ale zacznę od takiego pytania, czy do szkoły aktorskiej idzie się z powołania? Ja myślę, że większość ludzi idzie z powołania. Ja nie. Naprawdę. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że będę robił to, co robię, będąc jeszcze w liceum, powiedzmy. Teatr mnie interesował jako zjawisko, jako miejsce, do którego się chodzi, ale w życiu na Akademii, no bo jestem z tego pokolenia, że były Akademie, mówiło się wierszyki. Wierszyka na Akademii nie powiedziałem, nie występowałem, bo nie interesowało mnie to. Po prostu tak się złożyło, że po maturze, roku pracy, dwóch latach wojska, pomyślałem, że chciałbym mieć takie fajne odjazdowe studia. Co potem będę robił, to zobaczymy. W ogóle takie miałem dosyć latynoskie podejście do życia, że jest dzisiaj, tu i teraz, no najwyżej na rok naprzód można pokombinować, ale żeby dłużej, to niekoniecznie, bo nie wiadomo, co mi się zmieni jeszcze w głowie. I tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. Skończyło się wojsko i zdałem do szkoły w Warszawie, bo chciałem się dobrze bawić przez jakieś 4-5 lat. Udało się. Fantastycznie. Bez stresu, bez takiego czegoś obciążenia, że Anusz mnie wyrzucą, bo zawsze po każdym roku była kolejne sito. Się naprawdę fantastycznie bawiłem przez te wszystkie lata. Jeżeli mogę młodym ludziom powiedzieć, nie zadawać gwałtu swojej naturze, bo człowiek nie wie, czego chce, ale trzeba wiedzieć, czego się nie chce. Czego się nie chce, jeżeli czegoś strasznie nie chce, nie dotykać, żeby nie wiem jak mówili, że to trzeba zrobić, bo to wypada, bo to, bo tamto. Nawet jeżeli w takich drobiazgach, jeżeli mi się strasznie nie chciało iść na zajęcia, nie szedłem. Nie można... No jak widać, wszystko w porządku. Rok powtarzałem, bo przez pierwszy, trzeci rok tak naprawdę, a to był ewenement, dlatego że było zawsze wywalali, ale przez pierwszy, trzeci rok tak się świetnie bawiłem, że prawie nie chodziłem na zajęcia. Ale pod koniec jakoś pozdawałem wszystko. No ale mimo, że pozdawałem, to dziekan zaproponował, że to jest niemoralne, żebym ja... Andrzej Łapicki. Powiedział, że to jest niemoralne, żebym po prostu nie poniósł żadnych konsekwencji i proponuje mi powtarzanie roku. Bardzo się ucieszyłem, bo ja tam lubiłem studiować, także studiowałem jeszcze rok dłużej. Bardzo mi to odpowiadało. Świetnie. A powiedz mi, Marku, bo skończyły się studia, zaczęła się praca zawodowa. Zarówno my uczymy się panować nad emocjami, które bardzo często mobilizują, ale w początkowym okresie bardzo przeszkadzają. Chcę Cię zapytać teraz o Twoje doświadczenia w pracy z emocjami, jak sobie z nimi radzić w momencie, kiedy czeka nas wyjście na scenę. Ja myślę, że to jest zupełnie osobnicza sprawa. Są ludzie, którzy mimo ogromnego treningu przez całe lata, będąc na scenie kilkanaście lat, 20, więcej, mają taką konstrukcję psychiczną, że przy każdym przedstawieniu, czy ono jest 150, czy 300, widzę, że tam jest dygot, że jest chodzenie za kulisami i tak dalej, i tak dalej. Ja tego po prostu nie mam. Może właśnie z tego powodu takiego luźnego podejścia do świata i do życia w ogóle, ale ja wiem, że ja to musiałem sobie wytrenować już w szkole, bo to była szkoła tak naprawdę, żebym potem wyszedł przed ludzi i nie był przerażony. Czyli jaka jest rada? Kluczem jest jedno jedyne, przygotowanie.
bo ludzie boją się, jeżeli coś ich zaskakuje, że nie są pewni tego, co mają powiedzieć, jak mają powiedzieć. Jeżeli w procesie przygotowywania sztuki ja wszystko zapamiętam, wiem, gdzie jest moje miejsce, co robię. Tak jak mój tata mówił, że synku, będą ci chrzanić, jeżeli coś naprawdę spsocisz i tak dalej, a wiesz, że się nie chcesz przyznać, to się nie przyznawaj w życiu. I będą ci mówić, że miej odwagę się przyznać. Nie, miej odwagę się nie przyznać, bo jest taka presja, że się w końcu przyznasz. Nie, miej odwagę się nie przyznać. Grać do końca. Tak, oczywiście. Czyli to jest rada dla nas wszystkich, grać do końca. Cokolwiek się dzieje na tej scenie. Oczywiście. Okej. Moi drodzy, mamy jeszcze kilka minut i chciałabym wam oddać głos, tak, ażebyście mieli szansę również zadać pytanie Markowi i skorzystać jeszcze z kilku minut. Kto chętny pierwszy? Panie Marku, występował pan również w kabarecie Olgi Jeglińskiej. I którą z tych trzech form, kabaret, film czy teatry, uprawianie sprawia panu najwięcej przyjemności? W zasadzie każda mi sprawia przyjemność, jeżeli jest zrobiona w dobrym towarzystwie, to jest dla mnie najważniejsze. Z dobrym tekstem i zapłacą. Jeżeli chodzi o pracę na estradzie, to starzy wyjadacze mówili tak, jaka jest zasada i tajemnica pracy na estradzie? Pieniądze przed występem. Ponieważ różnie to bywa. Proszę. Powiedział pan, że był przez jakiś czas taksówkarzem. Tak się złożyło, że grał też pan w Parei, tak. Zagrał zmiennicy. Też właśnie postać taksówkarza. Pytanie, co było pierwsze? To było równolegle. Ja swoją taksówką przyjeżdżałem na plan, bo ja miałem Warszawę, a tam jeździłem Fiatem w tym filmie. Więc z Warszawy stawiamy na końcu tamtego całego ciągu tych. Przebierałem się, chociaż się niewiele różniło od mojego to ubranie. W te ciuchy filmowe i wsiadałem do Fiata. Także to było równolegle. Wtedy jeździłem taksówką i miałem takie dwie zaprzyjaźnione firmy, gdzie jeździłem w trasy ciężarówkami. Także to jest zajęcie. Ja w zasadzie przychodzi mi bardzo łatwo, gdyby przemeblować życie i zmienić całkowicie i mieć jakiś pomysł zupełnie nowy, to minuta 8, jak mówię. Odważnie podchodzisz do życia. Tak. Wzorami do naśladowania pod kątem warsztatowym? Z obecnych, czy z tych takich... wzorami byli dla mnie moi koledzy, z którymi grałem i ci, od których się uczyłem. Myślę, że dlatego mam do tego takie podejście. Moim pierwszym nauczycielem był Łomnicki. Tadeusz Łomnicki, który powiedział dla mnie fundamentalne zdanie, że prawdziwymi łzami mają płakać ci, którzy zapłacili za bilety. A my mamy to udostępnić. Nasza działalność to jest pewnego rodzaju manipulacja. Mamy znać psychologię widza, zachowanie, percepcję, czy jak długo wytrzyma, jakie odcinki czasowe, gdzie idzie coś trochę słabiej, gdzie jest puenta mocniejsza i tak dalej. To reżyser i aktor muszą wiedzieć, żeby nie zanudzić, że w jakimś momencie coś jest za dużo tego. Tak jak mówię, pierwszym takim dla mnie mistrzem był właśnie Tadeusz Łomnicki. A potem miałem w pracy, znaczy mogę to nazwać tak zwane szczęście w życiu. Miałem szczęście do fantastycznych przyjaciół, fantastycznych nauczycieli, trenerów. I to człowieka niesie. Nic nie jest tak złe dla człowieka jak marne przyjaźnie, nic tak nie ciągnie w dół i nic tak nie niesie w górę jak dobre kontakty. I to, że miałem fantastycznych nauczycieli, z tego skorzystałem i potem jak szedłem do teatru, to byli między innymi właśnie tak jak z przyjemnością to mogę powiedzieć Jerzy Turek, jak Gustaw Ludkiewicz, czy Janusz Paluszkiewicz, moi przyjaciele, Jan Kobuszewski, ludzie, koledzy, przyjaciele, przewodnicy w tym moim życiu aktorskim. To są bezcenne rzeczy. O czym rozmawiacie? Jak?
przygotowujecie się w garderobie albo macie przerwę? Nigdy w życiu o sztuce, bo o konkretach. Rozmawiamy o konkretach. Jeżeli już to jest, że gdzieś coś było, czy niewyraźnie, czy coś nie dochodzi i tak dalej, to są techniczne rzeczy. Bo to, jaki jest obraz roli, czy coś takiego, to w trakcie każdy swoje wie. Natomiast my rozmawiamy o tym, co nas interesuje prywatnie. U nas na przykład w garderobie większość ludzi umie świetnie gotować, kolegów. I rozmawiamy o żarciu, o alkoholu. Ci, co łowią, to ryby. Tak, to o koniach, a ci, co mają motocykle, to o motocyklach. Wspomniałeś, że wybierasz się na ciekawą wyprawę. No, motocyklami jeżdżę od początku lat 70. i to jest... Ale to nie jest żadna taka religia, przynależność, że to jest... Jest to w pewnym sensie, jest to pewnego rodzaju taka pozytywna sekta, bo jeżeli na drodze widzi się na poboczu motocyklistę, który coś tam dłubie przy tym, to inny motocyklista się zatrzyma, zapytać, w czym pomóc. Że błyskawicznie sobie pomagamy. Ponad podziałami. Bo na skuterowców mówią, że to nic są nie pojazdy, tylko meble, na to wszystko. Ja nie mam takich podziałów. W każdym razie motocykl to jest coś, co było dla mnie... To był najlepszy środek, najszybszy środek lokomocji. Coś, na co mnie było stać w latach 70. Samochód wtedy, talon, to, tamto, na czarnym rynku, dużo droższy niż z fabryki, także nie stać mi było. Natomiast na motocykle, owszem, te najprostsze, a później już jak wchodziły Japończyki, jak już weszły. Tak kombinuję, żeby pojechać, mam kolegę w Turcji i żeby tak się kopnąć. I kupiłem sobie motocykl na trasę, bo jeżdżę enduro. Jeżeli ktoś wie, co to jest enduro? Enduro to są motocykle takie właśnie jak do rajdów Dakar. To jest sportowy motocykl, wysoki, na wszystko wjedzie, schody czy coś takiego, to po tym wszystkim bym wjechał. W każdym razie to są naprawdę... W długą trasę... Tak, on daje pewnego rodzaju komfort, bo jest bardzo miękki. Po wszystkim można jechać, właśnie się tego nie czuje, ale jest za lekki. Te 206 kilo bez płynów, to przy bocznym wietrze to rzuca po drodze, tak gdzieś od tych 130-140 jest ciężko, naprawdę. Przy mniejszej szybkości tego się tak nie czuje, ale poza tym on też nie ma takiej szybkości. To jest, świetnie startuje, na wszystko wjeżdża, ale przy 5000 obrotów on ma raptem te 140 i się nic więcej nie wyciągnie. No, to jest trochę mało jak na motocykl. Ludzie. Po jakich drogach można szybciej? Po naszych wszystkich drogach może. A kto pyta, to gdzie tam? Po to mam motocykl, żebym się nie stosował do tego wszystkiego. Kto widział w Warszawie jeżdżących 50 na godzinę w Śródmieściu? Ludzie, cała policja i wszyscy razem tną 80-90, ponieważ to jest biotop miejski. To jest biotop miejski, gdzie każde dziecko wie, że się nie schodzi z krawężnika na tego. I to jest coś innego. Ja przez wsie jadę wolno, naprawdę. Dlatego, że tam człowiek żyje innym rytmem. On sobie wychodzi, idzie wolno, wyjdzie, jest u siebie, psy, wszystko to. W mieście ja mogę... Że nikt w życiu nie jechał po Puławskiej 50 na godzinę. Oczywiście ja już nie wiem, ile tych zdjęć tam mam. Nie odbieram tego. Chyba wejdą mi na pensję w teatrze. Jeszcze nie wiem, czy jeszcze mam prawo jazdy, ale nie będę inaczej jeździł i koniec. No. To są, jeżeli przepisy są robione przez ludzi, którzy chyba w życiu nie siedzieli za kółkiem, to jest nie moja wina. Ale a propos Turcji. Jeszcze a propos szybkości odpowiem panu. Mój kolega z roku, Joachim Lamża, świetny aktor, bardzo fajny człowiek, od dzieciństwa jeździ motocyklami i jeździł bardzo szybkimi motocyklami. Ja nigdy nie miałem, ale jeździłem wszystkimi jego motocyklami, bo jesteśmy bardzo sobie bliscy i wsiadałem na te motocykle, ale nie zdążyłem się zaadaptować do tej szybkości. Miał pierwszy seryjny motocykl, który jeździł 300, czyli Honda Blackbird, i on tym 270 to po mieście. Ale... Aha, żółta kartka. Dobra, tylko powiem wam tak. Ale potem miał Suzuki Hayabusa, która 320 przekraczała i spod ronda, gdzie jest Palma, do Gdyni i Orłowa 2,5 godziny z dwoma tankowaniami. Proszę? Z autostradą czy bez? Jeszcze bez, siódemką przez Płońsk. Także...
to wszystko można. No, ja 200 nie przekraczałem, ale jestem umówiony na torze w Poznaniu, że dadzą mi sprzęt prawdziwy i instruktora i przymierzę się do jazdy na torze. Jeszcze jedno pytanie z sali. Pan proszę. Kolega pierwszy. Co mógłby pan, panie Marku, jako doświadczony jeździec poradzić początkującemu, jeśli chodzi o smakołyki na koni? Poza... Dobrze. Monty Roberts mówi, że w ogóle nie powinno się tego dawać, że tylko do żłobu i tak dalej. Niemniej nasze konie, ja daję, ale jeżeli już to najzwyklejsza marchewka pokrojona w drobniejsze kawałki takie... Suchy chleb dla konia. Nie, marchewka to jest najlepsze. Są takie kompozyty, takie prasowane kosteczki i one są z różnych ziół i to jest fajne. To jest fajne. Tak, a marchewkę każdy. Na pewno nie cukier. Cukier raczej nie, aczkolwiek na wyścigach dają, bo w ogóle moje życie jeździeckie się zaczęło od wyścigów. W 69 jeździłem na wyścigach i powiem wam tylko jedno zdanie. Zawsze się wstydziłem, że bardzo mało ważę. No byłem człowiekiem już 21-letnim, po wojsku. Wszedłem na wyścigi do trenera, mówię, że chcę rano jeździć na piątą tramwajem na tor, wsiadać na tę robotę. No mówi, siadaj, pojedziesz na tor, zobaczę jak sobie radzisz, powiem ci, czy jutro masz przychodzić. No wróciłem z tego toru, mówi, dobra, przychodź jutro, ile ważysz? Ja mówię, 58. On mówi, kurwa, dużo. Ale przyjął mnie, na robocie można mieć tyle, ale pierwszy raz poczułem, że ktoś się nie śmieje ze mnie. No ale do dzisiaj się tego trzymam, 71, 2 kilo, to jest moja waga, taka już jest kawał byka. Także na robocie wyścigowej nadal mógłbym. Super. Poproszę cię o takie podsumowanie. Co jest najważniejsze w występowaniu przed ludźmi? Przygotowanie. Przygotowanie. Jeżeli przychodzimy, to wiedzieć, o czym się będzie mówiło, znać od początku do końca temat, nie dać się, wtedy można nie dać się zaskoczyć, po prostu być przygotowanym. To jest podstawa i wtedy jest komfort, wtedy można wychodzić i gadać. Czyli mieć więcej przygotowania? Tak, tekstu, tak. Jakby tak, niż będzie wymagane, bo może być tak. To jest podstawa. I nie stresować się, wychodzić i lubić tych ludzi, do których się mówi. Czy można się nauczyć wyczucia publiczności, nauczyć się reakcji albo wpływania? No tak, no, tak jak we wszystkim, w miarę tego, jak się coś wykonuje długo dosyć, to. Próbując, tak, próbując. Wiadomo, jak przedstawienie jest i zaczynają trzeszczeć krzesła, znaczy, że ludzie już się wiercą. Ja mam szczęście być w takim teatrze, gdzie nie dajemy im w ogóle oddechu, że tak są bombardowani, że wychodzą zmęczeni ze śmiechu. Najgorsza rzecz, co może spotkać. Słyszałem o takim wydarzeniu autentycznym, chyba Teatr Wybrzeże w Gdańsku. Jakiś był Hamlet grany był, jest, było dosyć nudno. No i w Hamlecie, jak wiecie, jest taka scena, kiedy trupa aktorska przyjeżdża, zamówiona przez Hamleta. Jest kwestia, przybyli aktorzy i z sali kto powiedział, nareszcie. Gdyby to była estrada, można by było spuentować, ale w teatrze nie bardzo aktor może spuentować. No nie. Marku, bardzo, bardzo dziękujemy za wizytę i za te informacje, które nam przekazałeś. Bardzo dziękujemy za... Dziękuję, nie wiem, czy się przydałem, ale... Pamiętajcie, nic nie róbcie przeciwko sobie. Jeżeli czegoś bardzo nie chcecie, nie dotykajcie. Nie dotykajcie, to jest... Podstawowa zasada, żeby jakoś przez życie przejść i nie dać się podeptać. Trzeba wiedzieć, czego się nie chce. A czego się chce, to się zmienia.